Dobry wieczór Państwu. Justyna Pochankę, to są Fakty po Faktach, a to nasz dzisiejszy gość. Dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór. Przewodniczący klubu poselskiego Kukiz 15, Paweł Kukiz. Przeprosił Pan na Facebooku za wprowadzenie narodowców do Sejmu. Skąd ta zmiana stanowiska? Skąd ta zmiana stanowiska? Ja Pani powiem, skąd ta zmiana stanowiska. Proszę Pani, raz się nie wylogowałem z Face'a w biurze i od razu taki karny kutas. Proszę Pani, przepraszam bardzo, ale ja nigdy za nic nikogo nie przepraszam. To zresztą o czym my rozmawiamy. Czyli pan nie przeprasza, tak? Nie, proszę Pani, bo zaraz będę musiał jeszcze przeprosić za to, że piersi miałem, proszę Pani, albo że nie jestem feministką. Na Boga, na Boga. Czyli nie poruszył Pana transparent przed Pałacem Prezydenckim, zdejmij jarmułkę, podpisz ustawę. Ale proszę Pani, poruszył, nie poruszył, to w ogóle nie w tym rzecz. Ja nieraz słyszałem, załóż czapkę, skinie. I co? Jajco. Powiedziałem, to są, proszę Pani, bandyci, to są SS Galicjen, to jest, proszę Pani, to jest retoryka przedwojennych bojówek skrajnej prawicy. To trzeba penalizować, proszę Pani. Bandziorowie po prostu to, ubrani w ten sposób, skandujący pod prezydentem, proszę Pani. A jak byli ubrani? Ale ja nie wiem, proszę Pani, pojęcia nie mam w tym momencie, nie ma znaczenia, jak oni byli ubrani. Nie wiem, proszę Pani. Ale równocześnie na Facebooku napisał Pan, że narodowców nie ma już w Kukiz 15. No proszę Pani, tak. Niestety, no musiałem się z kilkoma dobrymi kumplami pożegnać, no bo tutaj jest jak jest, po prostu. I ja dobrze o tym wiem. Zarzuca się Panu antysemityzm. A lubi Pani szpinak? A co to ma za znaczenie? Proszę Pani, ktoś nie lubi szpinaku, ktoś nie lubi Żydów. Bądźmy tolerancyjni. Ja tam wolę szpinak. Dobrze. Czy prezydent dobrze zrobił, że podpisał ustawę o IPN i jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego? Ale proszę Pani, ja się pytam, jak można jednocześnie, proszę Pani, kierować i pisać? To jest, proszę Pani, niebezpieczne, to jest kurs kolizyjny i przez 8 lat, ale również za Pani rządów, proszę Pani. Ale jakich moich rządów? Ale nie, Pani zmienia tematu, za Pani rządów, proszę Pani, nic nie zrobiliście i dlatego to Wy macie teraz za co przepraszać. Tak? Przepraszam bardzo. Przepraszam Panie Pawle, ale widzę, że w tej chwili na Pana Facebooku pojawił się nowy wpis, cytuję, przepraszam za wprowadzenie Kukiz 15 do Sejmu. No kurwa, w garderobie telefon zostawiłem. No i to są właśnie wasze skrajnie ubeckie prowokacje, metody wiadomo za czyje pieniądze, TVN, Agora, Michnik, Haribo. O czym my w ogóle rozmawiamy? Na Boga, ja powinienem zapierdalać teraz po ten telefon, proszę Pani. Ale jeszcze krótko, jedna rzecz, powiedzmy Polakom szczerze, bo im się należy. Na żywo z Warszawy! To jest SNL Polska! Polska! SNL Polska. Występują Laura Breszka, Szymon Myzwakowski, Magda Smalara, Sebastian Stankiewicz, Monika Babula, Michał Mejer, Karolina Piechota, Mateusz Grydlik, Michał Zieliński, Helena Gandżalian, Kamil Próba, gość muzyczny Krzysztof Zalewski, prowadzący Piotr Cyrbus. Pani prowadzący Piotr Cyrbus. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Piotr Cyrwus, jestem aktorem. Niektórzy uważają, że ja jestem aktorem zaszufladkowanym. Tak? No to dobrze, zróbmy taki szybki quiz. Z czego mnie Państwo kojarzycie? No, na 3-4. 3-4! Zrysie z Klamu! No proszę Państwa, przecież to nie pasuje. No dobrze, jak Ryszard Cyrwus? No przecież do tego nazwiska nie pasuje. Piotr Cyrwus. Nazywam się Piotr Cyrwus. Ja wiem, że dla większości fanatyków i fanów Ryszarda z Klanu zawsze zostanę miłym taksówkarzem, jeżdżącym na każde życzenie, parzącym herbatkę, wypijającym ich hektolitry, mówiącym dzieciom, że trzeba myć rączki. Nawet połowę Polski nauczyłem myć rączki. Ale proszę Państwa, czy wiecie, że podczas kręcenia Klanu przez 14 lat zużyto więcej wody niż na planie Titanica? Ja już 14 lat nie gram w Klanie. To znaczy 6 lat nie gram w Klanie. A ciągle ktoś wskakuje na tylne siedzenie do samochodu i mówi: o, to pan teraz jeździ na Uberze? Ja nie wiem, jakby się potoczyła moja kariera, jakbym wtedy nie wygrał tego castingu. Żeby się wtedy poszczęściło na przykład Januszowi Gajosowi. Albo Borysowi Szycowi, no. Ale dosyć tego. Teraz przecież mam życie w swoich rękach. W swoich czystych rękach. Dosyć tej szuflady, cholera jasna! No! No i z kim się wam teraz kojarzę, co? No, śmiało, śmiało! No widzicie, jakie nagłe zmiany? No dziękuję bardzo. Od razu, proszę Państwa, bo w SLN Polska dostałem w zeszłym tygodniu chyba najwięcej głównych ról. I dziękuję scenarzystom, bo są bardzo inteligentni. Nie zaproponowali sketchów pod tytułem Klon, Kuklux, Kran, albo po prostu Rysiek z Klanu w parodii znanego filmu oscarowego Klalaland. Wiem, że wszystkie Ryśki to fajne chłopaki, ale oświadczam, że Rysiek z Klanu nie żyje. Jakby powiedział Andrzej Gałecki, którego gram fanatyku i bardzo kurwa dobrze. Zostańcie z nami, wielki show, przed wami Krzysztof Zalewski. To dopiero początek! Ha! Biała rasa. Czysta krew, urodzone i wychowane w Polsce. Od urodzenia dumne z pochodzenia. Żadne mieszańce zagranicy, żadne Persy. Sprawmy, by Europa była biała. Hodowla Biały Kot. Polska dla kociaków. Córeczko, proszę. Dziękuję, tato. I rybę jemy widelcami. Proszę bardzo. Synu. Dziękuję. Babciu, wyśmienita ta ryba. Dziękuję. Zarówno
rybę, jak i resztę składników kupiłam za pomocą aplikacji internetowej Frisco. Babciu, dałaś sobie radę z taką aplikacją? Ja bym nie dała. Kochanie, to jest dziecinnie proste. Skoro osoba taka stara jak ja, która do 60 roku życia mieszkała w Szalabińsku, poradziła sobie z aplikacją Frisco, to ty na pewno dałabyś sobie radę. W takim razie muszę spróbować. Mateuszu, czy masz ochotę na coś mocniejszego? Z przyjemnością. No bo wiesz, rybka lubi pływać. Mam butelkę Johnnego Walkera, znanego przedstawiciela szkockiej whisky, znanego w naszym kraju, szkockiej whisky typu blended, którego nabyłem za jedyne 39,90 groszy. A te dwie szklaneczki, z których się napijemy, dostałem gratis. Szczęściarz z ciebie, tato. Mateuszu, ty też możesz być szczęściarzem, bo promocja trwa do końca lutego. W sklepach Tesco. Chciałam coś powiedzieć, słuchajcie. Byłam gdzieś w prywatnej klinice Medicover, przy ulicy Klimczaka 1. I tam otoczona naprawdę niezwykłą opieką wybitnych specjalistów, lekarzy, potwierdziłam swoje przypuszczenia. Jestem w końcu w ciąży. No w końcu, no. Ale to niemożliwe. Przecież zawsze używam prezerwatyw Durex Performax Intense, które posiadają wypustki zwiększające intensywność twoich doznań. A wewnątrz pokryte są specjalnym lubrykantem, benzokainą, która spowalnia wytrysk i właśnie wydłuża stosunek. Tak, to oczywiście prawda. Tylko ja jestem w ciąży. Tylko nie z tobą. Grażynko! Ale nabałaganiłam! Muszę zadzwonić po serwis sprzątający, profesjonalny serwis sprzątający 725-96-96-96. To czyje to jest dziecko? Moje. Widzicie jego włosy? To jest zasługa szamponu, słuchajcie, który odżywia włosy od końcówki, od samej nasady. Tak, to wszystko prawda, ale ta ciąża to nie zasługa moich włosów. Nigdy nie doszłaby do skutku, gdyby nie pomoc Vitasteronu, wysokiej jakości preparatu na zaburzenia erekcji, dostępnego za jedyne 12,99 we wszystkich aptekach, bez recepty. Prosimy tutaj, proszę Natalika, prosimy. Czym chata bogata? Jaki piękny młodzieniec. No. Oż! Przepyszna wędlina, pani Grażynko! Jej niesamowity smak sprawia, że już nie mam najmniejszej wątpliwości, że jest to wyrób Henryka Kani. Wiodącego producenta wędlin i mięs konfekcjonowanych. To niezwykle istotnie, to wędliny od Henryka Kani. Jacek, co tobie, Jacek? Stres! Mateusz! Cholerny stres! Stres, Mateusz! Za dużo stresu, szybko! Podajcie mu Nervomix Forte, najskuteczniejszy lek na uspokojenie, zawarte w nim substancje aktywne. Doskonale łagodzą nawet największe napięcia emocjonalne. Jacek! Grażynko! Słuchajcie, to może być zawał. Podajcie mu szybko Aspirin Bayer, jednego z największych i najbardziej rozpoznawalnych producentów leków. Tato! O Boże! Kochani, śmierć bliskiej osoby jest zwykle dla rodziny szokiem. Dlatego zadzwońcie do zakładu pogrzebowego Haron na ulicy Międzylesie 16 w Warszawie. Ich fachowy personel pomoże wam uporać się z tymi jakże ciężkimi momentami. Boże, ja widzę ciemność! On jeszcze żyje, wynoś się! Nie pozwolę tak do siebie mówić! Nie pozwolę tak do siebie mówić! Gosia, wychodzimy! Podaj mi płaszcz. Ale miękki! Płaszcz oczywiście z nowej kolekcji Łukasza Jemioła. Dostępny w jego butikach w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Łodzi i Budapeszcie.
Nie pozwolę ci na to patrzeć. Wychodzimy! Ale tato... Czułeś? Mateusz! Mateusz, proszę cię, zrób coś! Mateusz! Mateusz! Jakie ty masz ładne ręce! To zasługa jego Sensitive, regenerującego kremu do rąk dla mężczyzn, do codziennej pielęgnacji dłoni, szczególnie suchych, kisiorskich. Straciliśmy go! Przed wami Krzysztof Zalewski. Andrzejku. Spokojnie, Kaziu. Widać, tak miało być.
Nie, Andrzejku, wylizesz się. Ledwo cię drasnęli. Ja już nie dam rady. Kaziu, widzę światło w tunelu. Kaziu, obiecaj mi, że ty z tego wyjdziesz. Cało. Obiecuję, Andrzejku, obiecuję. Kaziu, przekaż mojej żonie, Elwirce, że ją kocham. Oczywiście, Andrzejku. Przekażesz? Tak, Andrzejku. Już teraz do niej zadzwonię. Od razu jej powiem. Kaziu? Tak, Andrzejku. A skąd masz telefon do mojej żony? Co? Skąd masz telefon do mojej żony? No dzwoniłeś do niej ode mnie. Raz i zapisałem, pamiętasz? Kiedy? To przez te śledzione. Co? Czytałem w Fokusie, że postrzał w śledziony może powodować zaniki pamięci. Tak? Tak. To samo mówił ten, no, Albercik, który zginął okop wcześniej. Pamiętasz? Nie, Albercika? Nie pamiętam. Albercik. Kaziu, jaki Albercik? Oj, z twoją śledzioną jest bardzo źle. Kaziu, daj mi telefon. Sam do Elwirki zadzwonię. Kaziu, daj mi telefon. Oczywiście, Andrzejku. Ale Elwirce będzie smutno. Ona cię tak... A dlaczego ty wchodzisz w SMS-y? Kaziu, kurwa! Andrzejku, spokojnie. Kaziu, SMS-y do Elwirki? I serduszko? Gdzie serduszko, Andrzejku? To truskawka. Truskawki sobie wysyłacie do... O trzeciej w nocy, Kaziu! No, ale no zobacz, Elwirka pisze: zerwę z Andrzejem. Truskawka. Będziecie razem zrywać truskawki. Super! Andrzejku! Kaziu, ty chuju! Andrzejku! Spokojnie, zamknij oczy. Co? Zamknij i skup się. Pamiętasz, przed chwilą widziałeś światełko w tunelu. Ja ci kurwa dam światełko w tunelu. Po prostu wszystko naraz. Albo się kłócimy, albo umieramy. Ręce do góry! Rzućcie broń! O. Jeśli kiedykolwiek chcecie zobaczyć swoje żony! Oj, niezręcznie. Masz pistolet? Ja nie, to Kasiu ma coś tu do ukrycia. To ty masz pistolet? Nie, ja też nie mam. No właśnie, kurwa, co ty masz takiego, co ja nie mam? Pójdziecie z nami! Nie wkurwiaj mnie, wiesz, odpierdol się. Nie widzisz, że jestem w rozsypce. Rzeczywiście, nieźle cię ktoś walnął. No, żona po rogach. Może damy im chwilę. Niech się chłop wypłacze. Żona go podobno zdradza. Ta firenda. Takie są te baby właśnie. Kaziu, kurwa, przestać. Spokojnie. Jak masz na imię? Andrzejek. Kaziu. Andrzejku. Pewnie teraz myślisz, że świat się kończy, ale pamiętaj, że czas goi rany. Myślisz? Tego kwiatu jest pół światu. Nie znam cię zbyt dobrze, Andrzejku. Parę razy tylko twój hełm mignął mi w celowniku. Ale wydaje mi się, że masz piękne wnętrze. Dobra, nie możemy dłużej czekać. Bierzmy jeńców i marsz na stolicę. Dupkę tam mam, wyhaczyłem w interneta. Takie ma balony. O, lubię balony. I tatuaże, zajebiste. Tylko jeden ma słaby taki. W pachwinie ma napis Andrzej. Wilka? A skąd wiesz? Ciule, kurwa! Weźcie sobie tą pieprzoną Elwirkę! Przykra sprawa, ale wina pewnie jest po obu stronach. Po okopach się chował z kuplami, zamiast żonki pilnować, to ma teraz. No, trochę w tym prawdy jest. Łatwo tak się ocenia ludzkie wybory, nie znając kontekstu. Właśnie. Panowie, to tak dla rozluźnienia atmosfery. Zobaczcie, z kim ja teraz romansuję. Wysłała mi zdjęcia. Stara, ale jara. Nie.
Co nie? Nie mów tylko, że to ta wasza Elwirka. Nie. To moja matka. Piąty rok z rzędu. Ja pierdzielę. Obiecywałam sobie, że od nowego roku zmieniam pracę. Nigdy więcej korpo. Zajmę się w końcu czymś rozwijającym, przestanę wciągać, skupię się na sobie, na moich pasjach, może nawet poznam kogoś. Nowa ja, od pierwszego. I co? Gówno. Zresztą, czy to moja wina? Z mojej perspektywy nie mam żadnych perspektyw. W porządnych krajach, jak Niemcy, albo w Skandynawii, ktoś by mnie przynajmniej za to szanował. A tu witamy na początku łańcucha pokarmowego. Sprzątam nocami ten korpochlew i zajadam emocje. Bo co mi zostało? Siedałam u podlic za marne grosze. A ci? Niby biurowa klasa średnia. Brancze, srancze, kole, srole. A ja tutaj żadnej klasy nie widzę. O, ten, zanim poszedł w odstawkę, przynajmniej swoje przeżył. Swoje dostał od losu, długą rurę i wór do wytrzepania. I tak odbijam się od ściany do ściany. Jak w pułapce jakiejś, zamknięta. Po nocach pracuję, a w dzień odsypiam. Zero czasu na życie prywatne. Nic dziwnego, że patrzą na mnie z góry. A gdyby tak chociaż raz coś przeżyć, poznać kogoś, coś poczuć, na moment wyrwać się z tej przyziemności, na chwilę zaznać bliskości. Nareszcie nie będę wciągała w samotności. To jest Weekend Update. Zapraszają Kamil Pruwan i Laura Breszka. Dobry wieczór, Laura Breszka. I Kamil Pruwan, to jest Weekend Update. Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję. Aby podpisać nowelizację ustawy o IPN. Szok! Prezydent oznajmił jednocześnie, że skieruje ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. To wyraźny sygnał dla świata, że Polacy nie zabijali Żydów. Ale dla pewności jeszcze to przegadamy w Trybunale i damy znać za 3 tygodnie. Zanim prezydent oznajmił swoją decyzję, przed Pałacem Prezydenckim zgromadziły się środowiska narodowców. Krzyczano antysemickie hasła, między innymi zdejmij jarmułkę, podpisz ustawę. Nasz prezydent po raz kolejny pokazał, że nie da sobą sterować i podpisał ustawę w jarmułce. Podczas spotkania premiera Morawieckiego z żydowskimi dziennikarzami podano omletę z wieprzową kiełbasą. A Żydom, jak wiadomo, wieprzowiny jeść nie wolno. To już przynajmniej drugi raz, kiedy polski rząd próbuje podłożyć Żydom świnie. Ryszard Czarnecki został oficjalnie odwołany ze stanowiska wiceszefa Parlamentu Europejskiego. To pierwszy taki przypadek w historii. I teraz Czarnecki myśli, że jest postacią historyczną. Jak podaje fakt, Roman Giertych chce wrócić do polityki. Podobno jest już po rozmowach z Grzegorzem Schetyną. Jeśli ktoś chce wrócić do polityki po rozmowie ze Schetyną, to szacun. Przez kilkanaście tygodni inspirował zwolenników KOD-u. Teraz okazało się, że amerykański generał Kuf Drachrepus, który krytykował PiS w internecie, okazał się fake kontem, a postać generała to aktor porno Johnny Sins, czyli słynny łysy z Brazers. Łysemu nie podobało się, że Polska za wcześnie wstaje z kolan. Rewolucja w PKN Orlen. Bez zapowiedzi odwołano prezesa Wojciecha Jasińskiego. Na jego miejsce powołano Daniela Obajtka, dotychczas prezesa Energii, wcześniej wieloletniego wójta gminy Pcim. Jest wiele żartów z Pcimia, ale ten jest najlepszy. Nieoficjalnie mówi się, że Obajtek fotel prezesa dostał w zamian za 3000 punktów Witaj. Antoni Macierewicz poprowadzi autorski program w telewizji Republika. Program nazywać się będzie Pilnujmy Polski, a Antoni Macierewicz będzie w nim pilnował Polski. Siostry Godlewskie również dostały swój własny program. Pogodynki Godlewskie będzie można obejrzeć w telewizji For Fun Dance. Oby tylko programy Godlewskich i Macierewicza nie leciały o tej samej porze.
W okolicy Przemyśla PGNiG IG odkryło zupełnie nowe pokłady gazu. Tamtejsze złoża mają zapewnić surowiec na kilkadziesiąt lat. Szefostwo chciało pogratulować odkrywcy, ale jak to z gazami? Nikt nie chciał się przyznać. Nasi scenarzyści napisali jeszcze więcej żartów nawiązujących do puszczania bąków, ale to jest program z klasą, więc jebać to, idziemy dalej. Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, podsumowuje efekty projektu 500+. Ten program dał dzieciom równe szanse w zdobywaniu edukacji i jest inwestycją na przyszłość. Bo jak tłumaczy Rafalska, czego Brajan się nie nauczy, tego Brajan nie będzie umiał. Niecodzienne starcie na sejmowej komisji środowiska. Doszło tam do spięcia między byłym ministrem Janem Szyszką a Kingą Rusin. Rusin i Szyszko powinni skupić się na tym, co ich łączy. W końcu oboje nie lubią lisów. Elon Musk wystrzelił w kosmos samochód, a potem ludzie się dziwią, jak Rydzyk mówi, że mu samochód z nieba spadł. Jeden z warszawskich basenów wymyślił promocję na walentynki. 50% zniżki dla małżeństw. Trzeba tylko okazać obrączki i dowód osobisty, żeby potwierdzić zgodność nazwisk. Ta wiadomość najbardziej ucieszyła Agnieszkę Szulim-Badziak-Woźniak-Starak. Bestsellery Empiku rozdane. Na gali wystąpił między innymi duet Sting i Shaggy. Sting zaśpiewał teksty o samotności, cierpieniu i sensie życia, a Shaggy o mista Lowa Lowa. Jak donosi Super Express, Radosław Liszewski z zespołu Weekend nie wyklucza kariery w KSW. Liszewski powiedział, że chce walczyć z Popkiem i zagroził, że inaczej nagrają razem piosenkę. To ostatnia sobota karnawału, a ten temat skomentuje dla nas twój kolega, który zna każdy hit. Witamy! Dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór! Zaprosili... Dzień dobry. Tak, zaprosiliśmy cię, ponieważ... Koniec karnawału już blisko. Tak, blisko. A tak, blisko, jak ja. Przepraszam. Czasem nie mogę się powstrzymać, jak mam jakąś piosenkę w głowie, jak podłapię jakieś słówko, wiesz. Laura, to już to jakoś tak samo leci. Nie ma problemu, akurat mi to zupełnie... Powiedziałam coś śmiesznego? Mito? Despamito, quiero respirar tu pelo despacito. Deja que te diga cosas que hay te quito. Para que taca taca taquita pito. Pito, shuuu. No tak to widzisz, samo się już włącza. Ale nie, dobra, spokojnie. Zacznijmy ten wywiad, pozbierajmy się poważnie, skupmy się, rozmawiajmy. Dziękuję, może uda nam się doprowadzić ten wywiad do końca, albo chociaż go zacząć. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, be my baby. Come on. Nie, stop. Stop, bądźmy poważni, to jest poważny wywiad. Pani Lauro, pani Laurencjo, proszę pytać. Ja będę odpowiadał. Nie załamuj się, Laura, przejdziemy przez to razem, ty i ja. Dobrze, czyli teraz ja zadam pytanie, a ty na nie odpowiesz. Normalnie po ludzku, bez śpiewania, tak? Co warto zjeść przed takim całonocnym karnawałowym szaleństwem? Bardzo dobre pytanie. Odpowiem na nie śpiewająco, choć nie dosłownie. Warto zjeść oczywiście coś, co ma dużo białka, dużo tłuszczu, ponieważ to opóźni działanie ewentualnie wypitego alkoholu. No i ważne są rzecz jasna owoce, fruktoza, ponieważ cukry proste zapobiegają nagłemu spadkowi energii. I zapomniałem jednej rzeczy. Jak się nazywa ten taki ostry sos azjatycki? Jak to się... Sambal? Sambal! Dijonie! Jasne, dziękujemy! Dziękujemy za wizytę! Trzeba wiedzieć, chyba, kiedy z anteny zejść niepokonanym! Pam, 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 no co ja zrobię, jak nic nie zrobię, gdy się ogień w las wypali! To był Weekend Update, Laura Breszka! I Kamil Próban, do zobaczenia! Do zobaczenia! Co zrobisz? We'll be right back.
panie prezesie, przepraszam. Przyszedł pan Marek Kalinowski z pomysłem na nową książkę. Niech wejdzie. Panie Marku, proszę, pan prezes pana przyjmie. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Marku. To niesamowite. Dwóch wielkich ludzi na przestrzeni paru metrów kwadratowych. Pan, wielki pisarz, ja, wielki prezes wydawnictwa. To niesamowite. Panie Marku, ja wiem, ja dużo słyszałem o tym nowym projekcie. To podobno ma być taka książka, której nikt jeszcze nie napisał, tak? To może ja od razu do setna. Tak, proszę. Proszę, zamieniam się w słuch. No więc tak, zacznę od tego, że to naprawdę potężny projekt. Dużo rozdziałów, sam tej historii nie napiszę, więc zgadałem się już z moimi kumplami, Mateuszem, Łukaszem i Jankiem. Każdy napisze ze swojej perspektywy. Książka będzie miała w ogóle dwie części. Nową, pisaną przez nas wspólnie, i starą, którą napiszę ja sam. No mówię panu, czegoś takiego jeszcze nie było. Listy będą, proroctwa, przypowieści, niezwykłe wydarzenia, śmierć na krzyżu, cuda. Zaraz. Czy pan mówi o Biblii? Co? Nie. Co to takiego? Nie słyszał pan o Biblii? Nie, no teraz jak mi pan tak wspomniał, to żaróweczka się zapaliła i coś to się obiło o uszy, więc na luzie. W każdym razie ja tej książki nie czytałem. Zresztą jakie jest prawdopodobieństwo, że napisałem to samo? Panie Marku, książki? Przecież to jest święta księga chrześcijan. No, prawie połowa świata to zna. Oj, no, moja jest na pewno inna. Proszę sobie wyobrazić. Jest tam w tej książce na przykład taki gość, do którego Bóg zwraca się bezpośrednio i mówi: mam dla ciebie specjalne zlecenie. Pogoda, jak widać, się pogarsza. W tajemnicy powiem ci, że lepiej nie będzie. Więc buduj arkę. Noe. Co Noe? No, ten człowiek, który ma zbudować arkę, nazywa się Noe? Kurde, myślałem, żeby nazywał się Zbyszek, ale Noe? No, rzeczywiście, jakoś mi lepiej leży. O, pan to dobry jest. Ja to sobie zapiszę. Panie Marku, ja przepraszam pana, ale wie pan, ewidentnie to już zostało wymyślone. Wie pan, bo to, co pan mówi, to kurde, jest... Kurde, nie wierzę. No. Proszę. Tu psalmy miały być. Księga przysłów. Ja już to prawie wszystko napisałem. Ale to jest Biblia, panie Marku, to jest przepisana Biblia. Moment. Ja to w amoku jakby pisałem. Jakby głos z nieba do mnie mówił. Ja wierzę w ten projekt. Jezus Maria. Jezus. Dobre. To też mi będzie pasować. Pasuje do jakiegoś takiego czarnego bohatera. Ale na przykład tutaj, o, proszę. Ja sobie zanotowałem, jak czekałem na pana. Wena mnie natchnęła. Proszę. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał. Przepraszam. Dobre, nie? Niby takie wiersze, niby nie wiadomo. Przepraszam. Stałbym się jak miedź błyszcząca, albo ten cymbał brzmiący. Panie Marku, ja muszę panu przerwać. Zaraz dokończę. Miłość cierpliwa jest. Nie znosi poklasku. Panie Marku, przecież to jest list do Koryntian. A ja myślałem, żeby to ogólnie do ludzi było. Ale może być też do Koryntian. Pan jest wydawcą, pan decyduje. Panie Marku. Miłość cierpliwa jest. Panie Marku. Wspaniała jest. Nie znosi poklasku. Nie unosi się pychą. Miłość jest jak... No co? Co? Ja prawie przez pół roku tylko nad tym siedziałem. No ale nic. Panie prezesie, czasami po prostu tak jest, że ktoś w tym samym momencie na to samo wpadnie. Ten pomysł. W tym samym momencie 2000 lat temu. Proszę, panie Marku, proszę wyjść. Proszę wyjść, ja nie mam czasu. Proszę to wziąć. Proszę to wziąć ze sobą. Wariatów mistrz. Panie prezesie, ostatnia szansa. Będę po prostu rzucał hasłami, jak się panu nie będzie podobać, to pan mówi dalej, ja wtedy mówię następne. Dobra, ale ostatnia szansa. Dobra. Jeden młody koleś musi odnaleźć się w nowej grupie podczas samobójczej misji zniszczenia pierścienia. Dalej. 12-letni chłopiec zostaje przydzielony do nowej szkoły, magii i czarodziejstwa. Było. Cholera. Szóstka przyjaciół w Nowym Jorku spotykają się w kawiarni. Było. Kurde, no! Mam! Kosmos!
Młody chłopak odkrywa moc i poznaje swojego ojca. Było, dalej. Ahoj! Klecik. Dwóch braci, śmieszne imiona. Dolek i Lolek. Nie no, kurwa, ja już naprawdę nad tym wszystkim sam siedziałem, przysięgam. Panie Marku! Czy pan myśli, że ja dlatego zostałem prezesem, że jestem taki dobry? Ja dlatego zostałem prezesem, a nie pisarzem, bo nic nie umiem wymyślić. O właśnie, ale teraz mnie natchnęło. Młody człowiek, Austria, Wiedeń, Niemcy, malarz, nie idzie mu w zawodzie. Wpada, żeby odciąć się od korzeni austriackich. Jedzie do Niemiec, tam zaraża Niemcy narodowo-socjalizmem. Czy pan mówi o Mein Kampf? Scheisse! Przepraszam, panie Marku, ale warto czasem próbować. Ale tytuł niezły, wie pan? Nie no, wszystko już było. Dobrze przynajmniej, że ten skecz nie jest zerżnięty z amerykańskiego SNL-a. Moja siostra, wybitek biedynki. Mój szwagier. Połamane ręce i nogi. Teściowa? 13 szwów? Mój szef, potrącony przez samochód. Sprawca uciekł. Taka Magda, do gastronomika razem chodziłyśmy. Zatrucia grzybami. Mój partner. Obcięty palec. Mąż. Awaria hamulców w aucie. Gdybyś wiedział, że unikniesz konsekwencji, to komu i co byś zrobił? Mój kumpel z pracy. Upadek z 10 piętra. Jazga. Nigdy nie wiesz, komu podpadłeś. Ubezpiecz się od bliskich. Ubezpieczenia na życie Life is Life. Na, 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 na. Na muzycznej scenie SNL Polska Krzysztof Zalewski. Bez ciebie wszystko mi jedno. Czuję, jakby nie było pół. Uparta chmura nade mną, a chmura nade mną pozbawia mnie. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam się na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść. Miłość, miłość i inne słowa. To już dopłyną do nikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść, minąć. Miłość mijamy sobie. Tego momentu, gdy jesteś tu. Przy tobie znów chcę wszystkiego. Jeszcze to wszystko mógłbym móc. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam się na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść. Minąć miłość i inne słowa. Nie potrzebuję słów, mówiłem ci to już. Dopłyną do nikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść.
Przepraszam? Tak. Chciałem wypłacić pieniądze. Oczywiście. Przepraszam, momencik. Tak? Właśnie obsługuję klienta. Czy mogłabyś przekazać Adamowi, żeby nas łaskawie zaszczycił swoją obecnością? Nikt nie pilnuje banku. Jest naszym jedynym ochroniarzem. A ile by pan chciał wypłacić? Wszyscy gleba! Na ziemię, gleba! Bo zamienię to miejsce w trupiarnię. Zrzucam rzeczy, widzicie to? Widzisz to? To jest napad. No! Rozumiemy się ty, Fregres! A, nie ruszaj się, daj mi powód do troski, to zgotuję ci wszystkim piekło. Żadnych dodatkowych ruchów. Pistolet! Pistolet! Dobra. I teraz... rozłóż to, raz, dwa. A teraz uwaga. Lewa ręka na czerwony, prawa ręka na niebieski. Ktoś się ruszy? I pozabijam, przysięgam, zabiję jak psa. A ty, proszę, migiem. Opróżniaj sejf i do torby pakuj wszystko, co tam znajdziesz. A ty co się gapisz, troglody to? Rodziców zgubiłeś? Co? Nie. Nie. Nie wierzę. To naprawdę ty, stary. Poznajesz? Nie. Paweł. Matko Boska, no nie mów, że nie kojarzysz, no. Podstawówka, dziesiątka. Nie. Razem na polskim siedzieliśmy, no. No. My? No. No my. Marek? No tak, witaj, bracie, cześć! Jak miło ci widzieć, nie wierzę, co ty tu robisz, bracie? No jestem w banku, wypłacam pieniądze. O Jezu Chryste, cię przepraszam najmocniej za to moje zachowanie. Ja nie spodziewałem się. Spotkać tutaj kumpla ze szkoły. No, nie ma sprawy. Ale heca. Kurczę, nie wiem, opowiadaj, siadaj. Opowiadaj, co w ogóle słychać? W sensie? No w sensie, wiesz, w życiu w ogóle. No, duża zmiana od podstawówki, no teraz też zmiana. A, ale co, dalej z tabliczką mnożenia robisz? Co? No, ty byłeś świetny z tabliczki mnożenia. Nie, nic nie mam. Nic nie mam do czynienia z tabliczką mnożenia. Utrzymujesz w ogóle jakiś kontakt z kimś z klasy? Przerywasz mi rozmowę! Ty tu rządzisz, co? Ty tutaj rozdajesz karty? Do kąta już. Do kąta i stoisz tam do końca. Proszę bardzo. A ty, proszę bardzo, a wy, proszę, teraz robimy zmianę, bo za dobrze się wszyscy poczuli. Proszę bardzo. Prawa ręka na żółty, lewa ręka na zielony. Wybacz mi, bo ci przerwałem. No mów. Ja nawet nie wiem, o czym rozmawialiśmy, wiesz? Nie, kurczę, nie mogę, ale spotkanie. Jak ja się cieszę. A ty nie musisz już iść? Nie, no jak się już spotkaliśmy, to ja nie chcę teraz uciekać, wiesz, no w połowie zdania. Chyba, że ty się gdzieś śpieszysz. Nie. Jak nie chcę się zatrzymywać, jak gdzieś lecisz. Pozabijam, słowo daję, pozabijam. No, robisz ze mnie idiotę, co? Dzwonisz po psy? Jak widzisz, że rozmawiam o sytuacji w szkole z dawnych lat? Co? To zaraz robimy losowanie. Zaraz robimy losowanie, czy dostaniesz kulkę w łeb, czy w kolano. Słuchaj, czekaj. Co? Powiedz mi coś o tobie, bo wiesz, ciągle o mnie rozmawiamy. Słuchaj, spoko, no dzięki, że pytasz. U mnie, wiesz, też różne zmiany, wiesz, no to tam ma różne rzeczy. Napadasz na banki? Co? Napadasz na banki? Nie, ja wiem, że to trochę tak do mnie nie pasuje. Myślisz sobie, przewodniczący klasy z giweru, dajcie spokój. Dorabiam, no. Normalnie prowadzę świetlicę w przedszkolu. Toś już szczypnie. Nie mogę. Kazał trzymać na kolorach. Uwaga! Jesteś otoczony. Cały budynek jest otoczony. Wyjdź z rękoma do góry. Ty, z rękoma czy z rękami się mówi? Z rękoma chyba, nie? Z rękoma. Wyjdź z rękoma do góry. To twoja ostatnia szansa. Wyjdź. Słyszałeś? To chyba ty. Tak, chyba tak. No nic, lecę. Miło było cię zobaczyć po tylu latach. Słuchaj, masz tutaj mój numer i zadzwoń, słuchaj. I się ustawmy jakoś, co? I powspominamy dawne czasy. Co? Bo w takim zamieszaniu to wiesz, nawet normalnie pogadać nie można. A tak to sobie siądziemy normalnie, bez tego całego zamieszania tej atmosfery, co? No, to buziaki, na razie. A! I
weź ty kapsle, to pogramy. Dobrze. Paweł, ja w zasadzie jestem jednak wolny teraz. Jednak nie masz nic do roboty, to ja bardzo chętnie. Ja? Przygotowaliśmy Krzysztof Zalewski. Dziękujemy Grzech Piotrowi Bent. To był SNL Polska. Dziękuję.